ale to jest syf. Poleciała do góry. A. Kurde. No. Tak założymy, tak? Taki gubiuleczkę. Malutą, malutą. To tutaj, tak? Próbuję założyć kotu pierwszy raz, tak na luźno. Ona chyba nie chce tego. Pelerynę. O nie, ona ucieka z tym. Mówiłam ci, daj jedzenie, Kaśka. O nie, ona ucieka z tym. Chodź, maluś. Kot Superman. A nie, no, może poczekaj na razie jeszcze. Na szczęście żacie, dla tego kota jest najważniejsze. Także tresura, o ile mamy jedzenie, przebiega... O, to jest zawsze najlepszy dźwięk po prostu radości. Może ja natrę to z tym jedzeniem. Może, no. Czujesz? Są takie, niech se wącha, poczekaj, daj jej, niech se wącha. A, już nie wącha. Kot! Się wystraszyła i uciekła. No dobra. Druga próba za nami. Nie zaliczamy jej do udanych. Nie udało się, ale poczekamy na jutro. Niech się jeszcze dzisiaj zrelaksuje. Wczoraj dopiero byliśmy u weterynarza, więc nie ma co naciskać, nie? No i wczoraj wróciliśmy z podróży, więc, która ją wymęczyła. Więc dzisiaj nie będę jej tego zakładał. Za jakieś 2 dni spróbuję. Na razie wygląda na to, że ten kot nie wyjedzie dalej niż poza ten kemping, ale wierzymy, że kiedyś się przyzwyczai, ale macha ogonem. A jak kot tak macha ogonem, to nie jest spokojny. Bo ona szuka. Coś snukci. Swojej zabawki. No się bawić chciała jeszcze. Coś snukci, albo się wystraszyła tego kolara. To jej nie się pobawi w takim razie jeszcze. Nie, no to było za łatwe. Puść. 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 Nie musisz zapalić, zawalczyć nawet. No puść. Szanowni Państwo, i tutaj widzimy nasz pierwszy sukces. Kot sam wszedł do transportera. Nie wiem, czy to dlatego, że wysypałem tam kocimiętkę, a czy dlatego, że jest tam mi dobrze, ale no... No weszła, więc przyzwyczaja się do kontenera, a potem założymy jej zakładkę i może kiedyś ona poczuje, że to jest jej domek i zawsze tak, będzie... Tak, dokładnie. Nadzieja jest taka, że ona poczuje, że to jest jej bezpieczne miejsce. Cześć, witajcie wszyscy, dzień dobry. U nas jest początek dnia, bardzo słonecznego dnia i właśnie zbierałam się pod prysznic, ale pomyślałam, że trzeba skorzystać z tego słońca i zrobić pranie, a mamy go dużo, już go wybrałam, je wybrałam. Także tu jest gotowe pranie czarne, bo mamy czarnego najwięcej. Łukaszek, a tu jest żeton. A tu jest jeszcze pranie szare, jasne, które zrobię osobno w tym worku. Ale najpierw, mimo to jak kawa przygotowana przez męża. Najlepsza kawa na świecie. Dobra? Dobra. Dobra kawa. Znaczy nie jaka jest genialna, ale nie jest zła. Do kawa. Czyli co ty będziesz robić teraz, pranie? I myć się. Wrzucę pranie i będę się myć. A ja? A ty rób co chcesz. Może ja pójdę sprzątać bagażnik. Możesz. Dobra, to jedę sprzątać bagażnik. Dobrze, bo sznurki na pranie jeszcze są puste, także jest dla nas miejsce.
tu jeszcze będzie czekało na mnie drugie pranie, które zrobię za chwilę. Ale to jest syf. Zobaczcie, jak zapuściliśmy nasz bagażnik. Ma teraz do kąpieli jakieś butelki, sok jeszcze nigdy nie otwarty, nawet z Chorwacji. Ojej, tonik. O, i mamy jeszcze rurę do... A to wam po chwileczkę pokażę. Dobra, biorę się za wyjmowanie tego wszystkiego, bo tam trzeba dokładnie wyczyścić, wyodkurzać, bo... No, trzeba. Takie sprzątanie generalne jest bardzo ważne, zwłaszcza w bagażnikach, ponieważ tutaj często jest brud i kurz, a jeżeli brud i kurz połączą się razem z wilgocią, to wtedy powstaje grzyb. I parę dni temu zobaczyłem, że już na wykładzinie mamy po prostu takie jakieś malutkie wykwity, bo dość dużo było wilgoci, ostatnio dość dużo padał deszcz i nie wietrzyliśmy też tej części zbyt często, więc pojawiły się takie malusieńkie wykwity, a jestem na to strasznie uczulony i od razu to widzę, więc jak chwileczkę to wymyję octem winnym i będzie czyściutko, elegancko, ale wszystkim osobom, które żyją w wanie, bo będą żyć w wanie, to przestrzegam, musicie wietrzyć, bo wietrzenie naprawdę pomaga pozbyć się po prostu wilgoci i grzyba, więc nawet jak jest zimno, to po prostu trzeba wietrzyć i trzeba sprawdzać, czy nie ma brudu, bo przy brudzie, na brudzie się tworzy często grzyb. Pleśń, nie grzyb. No. Już kiedyś o tym opowiadaliśmy, ale wciąż dużo osób pyta nas, jak robimy pranie. Tak więc robimy je w pralniach, tak jak dzisiaj. A gdy trzeba zrobić ręczne pranie, mamy taki worek. Jak on działa, opowiadaliśmy już w jednym z vlogów, także to się gdzieś tutaj wyświetli. No jeśli robimy pranie w pralni, to używamy też suszarki zazwyczaj. A jeśli jesteśmy na kempingu, no to mamy szansę też rozwiesić pranie. Tu co się dzieje? Proszę bardzo, jakie porządki. Garaż wysprzątany. Po naszej przygodzie w Serbii, kiedy nie mogliśmy odkręcić kluczem koła, kupiliśmy na złomie taką rurkę wielką, którą można po prostu pomóc przy otwieraniu kół. Gdybyśmy w przyszłości złapali gumę, to teraz już mamy taki dość porządny sprzęt, że możemy sami wymienić koło w razie W. Więc teraz bez żadnego problemu powinniśmy z taką rurą sobie to otworzyć. Kosztowała niecałe 1 euro. Kupiliśmy go na złomie w Armani. Kot zajada smakołyki, a ja dalej siedzę i poprawiam naszą książkę. Znaczy moją książkę, tak naprawdę to, co napisałam teraz, wykonuję redakcję. No, także praca. Zostawiam Kasię i poprawianie jej książki, zostawiam kota w kuwecie i idę wam pokazać, jak pięknie wysprzątałem. Zobaczcie na to. Jest pięknie, w ogóle tutaj jest miejsce na rowery. Dużo więcej miejsca poprzestawiałem, powyrzucałem trochę rzeczy. Także jest pięknie poukładane. K
Kasia ma pojemnienia nowe torebki, bo był taki stary wcześniej inny. Wiadereczko, tutaj narzędzia i farby, bo będę malował parę rzeczy za kilka dni. Więc tak, pięknie się to prezentuje teraz. Aha, jeszcze wam pokażę tutaj. Tu był ten grzybek i nie ma grzybka. Wyczyszczone elegancko. I na zakończenie dnia jeszcze sobie zamontowałem hamak, który kupiliśmy chyba ponad rok temu, jeszcze ani razu nie było okazji, żeby go zamontować. No, znalazło się drzewo, znalazły się sznurki, także idę na hamak.